Za niewiele ponad tydzień Mistrzostwa Europy 2021 w Polsce. Dziś trochę w formie podsumowania ostatni odcinek magazynu Nasze Euro, a w nim troszkę inne spojrzenie na potencjalne gwiazdy turnieju, bo przyjrzymy się gwiazdom nieoczywistym, a więc piłkarzom, których nazwiska póki co nie są aż tak dobrze znane, ale którym warto przez te 21 dni przyjrzeć się nieco dokładniej. W części drugiej wiemy już, kogo powołał na ten turniej Marcin Dorna, no i zastanowimy się, kto trafił do tej drużyny niespodziewanie, kto będzie jej liderem, kto okaże się kluczowym elementem przy taktyce na poszczególne spotkania, a na koniec kilka słów o działaniach promocyjnych miast gospodarzy, czyli co zrobić, by przy okazji turnieju ściągnąć do siebie teraz i w przyszłości jak najwięcej gości z zewnątrz. Nasze Euro numer 12, zapraszamy. Marco Asensio, Renato Sanchez, Maximilian Arnold. Siłą rzeczy uwaga większości kibiców skupi się na tych największych nazwiskach, ale piłkarscy hipsterzy, tacy jak Kuba Folkowski, pewnie będą wypatrywać tych gwiazd jutra. Na kim warto zawiesić oko na tym turnieju? Z no tych, których mniej znamy w tym momencie jeszcze. 11 odcinków za nami, więc wiedziałem, że można zrobić takie małe resumé, ale oczywiście nie byłbym sobą, gdybym się nie skupił na takich zawodnikach, którzy nie będą takimi oczywistymi gwiazdami. Bo tak jak mówiłeś właśnie Marco Asensio, to jest taki przykład piłkarza, który na pewno będzie skupiał na sobie uwagę, ale jest wielu innych zawodników, o których może nie mówi się w pierwszym szeregu, a według mnie może ich gwiazda rozbłysnąć na tym turnieju. No to jeżeli... jak pójdę na mecz w Bydgoszczy czy w Gdyni, to na kogo mam zwracać uwagę? No to w Bydgoszczy, tam gdzie będą grali Portugalczycy między innymi, no to na pewno warto zwrócić uwagę na zawodnika, który się nazywa Rony Lopes. To jest zawodnik AS Monaco, ale wypożyczony do Lille i myślę, że po tych perturbacjach, jakie teraz przychodzi Monaco latem tego roku, perturbacjach kadrowych, gdzie wielu zawodników będzie odchodzić, no to Rony Lopes może być taką postacią, która w przyszłym sezonie tam rozbłyśnie, a on już w Ligue 1 ma bardzo dobrą opinię, bo strzelił w tym sezonie bodajże 4 czy 5 bramek w lidze francuskiej. To taka wiodąca postać Lille. A ofensywny środkowy? Ofensywny, taka dziesiąteczka, typowa dziesiątka, zawodnik niski, ale bardzo krępy, znakomity technicznie. No jeżeli jesteśmy przy Portugalii, no to Renato Sanchez wiadomo, jego każdy zna, ale Bruma, o którym też mówiliśmy przy okazji odcinka o Portugalczykach, pamiętam, no to będzie na pewno bardzo ważne ogniwo tej reprezentacji, zawodnik, który ma nieprawdopodobny potencjał i już przy okazji tego odcinka o Portugalczykach mówiliśmy, że on może trafić za chwilę do Premier League i wydaje mi się, że tak się stanie latem, a to Euro 27 to będzie dla niego idealne okno wystawowe. 11 bramek, 6 asyst w tureckiej Super League, więc naprawdę imponujące. Jest tam takie polskie nazwisko w Portugalii, Tomasz Podstawski. O co chodzi? Ja się bardzo ucieszyłem, że ten zawodnik dostał powołanie, bo on wraca po ciężkiej kontuzji. Miałem okazję w marcu go spotkać i porozmawiać podczas meczu U19 Polska-Portugalia. On przyjechał na to spotkanie z ojcem i Tomasz Podstawski, no to jest zawodnik, który tak jak już teraz nie ma ojca z Polski, z Bydgoszczy, na każde święta przyjeżdżają tutaj do kraju, więc tym fajniejsza historia, że on będzie mógł zagrać przed bydgoską publicznością, bo na pewno ktoś z jego rodziny się pofatyguje. On nawet na swój Instagram często wrzuca zdjęcia właśnie, kiedy odwiedza rodzinę w Bydgoszczy, przyjeżdża tutaj na każde święta, także myślę, że to będzie taki fajny dodatkowy smaczek. Zawodnik, który od dawna deklaruje, że mimo, że ma te korzenie polskie, to chce grać dla Portugalii, ale ma też bardzo utalentowanego młodszego brata, który jest bodajże W15 Boavista Porto, więc to może będzie ten chłopak, który gdzieś tam jeszcze powalczymy o niego w tych młodych kategoriach wiekowych. W kadrze hiszpańskiej i serbskiej na kim zwracamy, na kogo zwracamy uwagę? Teraz dużo się mówi w przypadku Hiszpanów o Sandro, zawodniku, który jest wychowankiem Barcelony, ale teraz rozgrywa znakomity sezon w Maladze i tak naprawdę ma tam bardzo śmieszną, jak na standardy hiszpańskie, klauzulę odejścia, bodajże 5 milionów euro. Już na niego zagiął parol, jak to się mówi pięknie, żargonem piłkarskim i dziennikarskim, Everton. To jest na pewno ciekawy zawodnik. No i Ognjen Orzegowicz. Ja jestem bardzo też ciekaw, jak ten zawodnik się zaprezentuje. Pamiętam, że kiedyś zwróciłem na niego uwagę, bo strzelił chyba najpiękniejszego gola miesiąca, bo taki jakiś plebiscyt na portalu internetowym, strzelił bramkę przewrotką w lidze serbskiej, ale tak piłka była zawieszona gdzieś na wysokości 2 metrów i on znakomicie się do tego strzału złożył. To taki enfant terrible troszeczkę serbskiej piłki, bo ma bardzo trudny charakter, troszeczkę jak Aleksandar Mitrović. Ostatnio był w Chinach, teraz wrócił do Serbii z powrotem i wydaje mi się, że to jest ciekawy zawodnik także w kontekście polskich klubów, tych czołowych, które być może będą w stanie wyłożyć za niego pieniądze, bo to jest naprawdę bardzo ciekawy napastnik. Jedziemy do Kielc i Lublina, zostawiamy kadrę Polski na boku i chyba od razu
na pierwszy plan nam się wysuwają kadra angielska i szwedzka. No tak, tutaj jeżeli chodzi o Anglików, no to wiadomo, że taką postacią numer jeden jest prawdopodobnie Nathan Redmond, ale jest też dużo zawodników, powiedzmy, z cienia, którzy też mogą namieszać. Louis Baker, piłkarz, który ma bardzo dobry sezon za sobą, Vitesse Arnhem w lidze holenderskiej, wypożyczony tylko z Chelsea i Londyn, i to może być też jedno z odkryć tego turnieju moim zdaniem. No i Tammy Abraham. To jest chłopak, który absolutną był rewelacją w tym sezonie w Championship. Pamiętam, że Emil Kot, który jest trenerem polskiego klubu na Wyspach Victoria Londyn oraz scoutem West Ham United, on zawsze zwracał na niego uwagę i mówił, że to jest zawodnik, którego on, gdyby był menedżerem Premier League, absolutnie od razu by wyciągał z Championship. On teraz był na wypożyczeniu w Bristol City. A będzie ten młody, najmłodszy chyba na tych mistrzostwach gracz, Joel Asoro. Tak, zastanawiam się z Tomkiem Pasiecznym, kto będzie najmłodszym zawodnikiem tego turnieju, bo on liczył po cichu, że może będzie to Christian Bielik, 98 rocznik, ale Szwedzi powołali Joela, Joela, Asoro z Sunderlandu, 99 rocznik, chłopak, który niedawno grał u nas na Pucharze Syrenki. Prawdopodobnie nie będzie to zawodnik pierwszego składu, ale ma już jedną bramkę strzeloną w kadrze do lat 21, więc pewnie gdzieś tam z ławki może się pojawić. W półfinałach i finale Tyszanie i Krakowianie zobaczą na pewno plejadę gwiazd, a nie zobaczą jednego piłkarza i to jest dość ciekawa historia. No nie zobaczą Alesza Czakmaka, który można powiedzieć wyłożył się na ostatniej prostej, no troszeczkę zabalował za mocno, miał 1,5 promila alkoholu, kiedy wracał z imprezy w Pradze, no i rozbił doszczętnie swój samochód. Także Aleš Čermák, no, zawodnik, który strzelił nam bramkę podczas meczu w Kielcach, już z tego turnieju się wyłączył i to na pewno jest olbrzymia strata dla Czechów. Ciekawych historii mnóstwo, ciekawych zawodników jeszcze więcej. Zapraszamy na wszystkie 6 stadionów w Polsce. Dziękuję Ci, Kubo. Dziękuję również. W poprzednich 11 odcinkach analizowaliśmy sobie kadrę Marcina Dorny pozycja po pozycji, badaliśmy opcje potencjalne, jakimi selekcjoner reprezentacji do lat 21 dysponuje. Teraz, gdy kadra jest już, Michał, znana, możemy sobie na sprawę spojrzeć nieco szerzej. Dostrzegasz jakieś zaskoczenia, niespodzianki? Jeśli można mówić o jedynym zaskoczeniu, to obecność Christiana Bielika z Arsenalu, który tak naprawdę w ostatniej chwili dostał się do tej reprezentacji, po udanych oczywiście występach w kadrze U19, po tym jak prezentował się również dobrze w Birmingham City na koniec, czy też w drugiej części sezonu, w niełatwej lidze Championship. On sam mówi, że dojrzał. Jak rozmawiałem z nim właśnie w okolicach kwietnia, to opowiadał, jak rozwinął się w Anglii, jak rozwinął się nawet na wypożyczeniu w niższej lidze. I myślę, że jego obecność dodaje już na mocno obsadzonej pozycji takiej dodatkowej rywalizacji, ale też kolejnego atutu, bo wiemy, że u Christiana właśnie to rozegranie jest takim atutem, który wyróżnia go już spośród tych nazwisk, które znamy i których się spodziewaliśmy w kadrze Marcina Dorny. Mówisz mocno obsadzonej pozycji. Patrząc na personalia, jakie inne silne strony dostrzegasz w tej reprezentacji? Myślę, że pozycje numer 6 i 8, gdzie mamy Radka Murawskiego, Jarka Kubickiego i Karola Linettiego, to jest naprawdę mocno obsadzona trójka. Jeśli możemy mówić tutaj o jednym albo o dwóch zawodnikach, zależnie też od roli Patryka Lipskiego, który może schodzić, natomiast wydaje mi się, że Linetti w parze z Murawskim, który zaliczył bardzo udaną końcówkę sezonu, to jest już też fajne zabezpieczenie linii defensywnej, ale też coś mają ci zawodnicy, co mogą dać w ofensywie. Rozegrać lepiej, włączyć się do ataku i nie zapominajmy, że Karol Linetti to najlepiej odbierający piłkę zawodnik Serie A w swoim pierwszym sezonie. No to już jest osiągnięcie. Również myślę, że powinniśmy być zadowoleni z tego, jak wygląda atak. Nie ma Arkadiusza Milika, bo Napoli nie zgodziło się na jego udział. Natomiast Krzysztof Piątek i Jarek Niezgoda przebili granicę 10 goli w tym sezonie w Ekstraklasie. Mariusz Stępiński miał, jak rozmawialiśmy ostatnio, solidne 2/3 sezonu we Francji, też w trudnej lidze dla młodego napastnika. Myślę, że tutaj może być każdy z tych piłkarzy, ponieważ są różni,
mogą być zaskoczeniem dla przeciwników. Zastanawiam się, gdzie znaleźć lidera tej drużyny i nie wiem, patrzymy na prawą obronę tutaj? No oczywiście, bo to Tomasz Kędziora jest kapitanem tego zespołu, natomiast myślę, że takim cichym kandydatem na lidera ofensywy będzie Bartosz Kapustka i myślę, że Euro 2017 może być takim fajnym potwierdzeniem, że ten ostatni rok, gdzie głównie siedział na ławce, grał w rezerwach Leicester City, był może nie wypadkiem przy pracy, ale takim chwilowym spowolnieniem na drodze rozwoju bardzo utalentowanego piłkarza. Jeżeli spojrzymy na, bo chcielibyśmy przyjrzeć się taktyce, jaką ewentualnie Marcin Dorna może zastosować przy tych meczach, ostatnio o tym nawet wspominaliśmy chwilę, to mogą być trzy zupełnie inne spotkania, prawda? Tak, to mogą być trzy inne spotkania i nie rozmawiajmy tu może o taktyce, jeśli chodzi o ustawienie, bo to raczej będzie 4-2-3-1, opcjonalnie 4-4-2. Natomiast chodzi o nastawienie zespołu. Ze Słowacją to może być bardziej wyrównane spotkanie, choć wiem, że siedzący często tutaj Kuba Polkowski ostrzegał przed Słowacją, że to może być czarny koń turnieju. Natomiast mimo wszystko to może być właśnie bardziej wyrównane spotkanie, gdy już ze Szwedami i z Anglikami myślę, że Polacy będą bardziej nastawieni na kontrę, na wykorzystanie i szybkości, i dobrych współprac, takich jak na przykład Dawida Kownackiego z Bartoszem Kapustką, jak to było, miało miejsce z Włochami. Zgadzasz się z tym, że 7 punktów jest wymagane do tego, żeby z grupy wyjść na tych mistrzostwach? Nie zapominajmy, że po powiększeniu liczby drużyn na mistrzostwach Europy młodzieżowych z 8 do 12, format tych rozgrywek nie pozwala na żadne błędy w fazie grupowej. Wychodzą tak na dobrą sprawę liderzy trzech grup i jedna drużyna z drugich miejsc. To jest naprawdę przy takiej stawce turnieju bardzo trudne. Myślę, że faktycznie 7 punktów daje pewność. Natomiast bardzo trudno będzie osiągnąć ten wynik dwóm zespołom w każdej grupie. Gdybym miał szukać jakichś myśli, to faktycznie widzę potencjał na bardzo dobry wynik reprezentacji Polski. Nie skreślałbym absolutnie tej grupy, którą wybrał Marcin Dorna, bo tak jak tutaj rozmawialiśmy przez tych ostatnich kilkanaście minut i przez poprzednich 11 odcinków, naprawdę ta drużyna ma atuty i ma wszystko, by zaskoczyć swoich rywali. To jest moment na kropkę. Dziękuję Ci, Michał, bardzo. Dziękuję. W lutym wielki boom na bilety na mecze Polaków, półfinały i finał. W kolejnych miesiącach coraz większe zainteresowanie mistrzostwami, rosnące z każdym tygodniem, a to przede wszystkim, między innymi, ale przede wszystkim zasługa działań promocyjnych miast gospodarzy. Z nami przedstawiciele jednego z nich z Gdyni, Marek Łucyk. Witam Cię, Marku. Witam serdecznie. Widać, że te działania, które prowadziliście przez ostatnie miesiące, przynoszą efekt, bo zainteresowanie turniejem naprawdę imponujące. Tak naprawdę myśmy w Gdyni już rozpoczęli ponad rok temu promocję tego naszego wydarzenia Euro U21. Rozpoczęliśmy wielkim turniejem dzieci One Year to Go. Przyjechało do nas z każdego miasta gospodarzy 24 drużyny. Bardzo nas cieszy to, że również wspólne miasta razem prowadzą kampanię promocyjną. Okazuje się, że tak jak mówią, że Polacy nie potrafią się dogadywać, okazuje się, że 6 prezydentów dogadało się w tej sprawie i poprzez koordynatorów miejskich, poprzez koordynatorów dotyczących do spraw promocji mamy wspólną promocję całego wydarzenia. Cieszymy Mówisz się, tu o akcji Nasze Euro, która się nazywa tak jak nasz program. Oczywiście, mówię o tej akcji Nasze Euro, mówię o akcji oczywiście billboardowej, takiej standardowej, mówię o akcji 6 miast, która pojawi się również w internecie, mówię oczywiście o wspaniałej ciężarówce Nasze Euro, która przyjeżdża i odwiedza miasta kilkakrotnie w ciągu ostatnich miesięcy. I to też pokazuje właśnie sprzedaż biletów, że coraz więcej osób chce przyjść na Euro, coraz więcej osób chce zobaczyć profesjonalną piłkę. Ja pamiętam październik zeszłego roku i mecz towarzyski z Czarnogórą, kiedy przyjechałem do Gdyni i z każdej strony powiewały flagi zapowiadające te mistrzostwa. Przypomniały mi się mistrzostwa z 2012 roku. Widzisz szansę, że nie tylko w Trójmieście atmosfera będzie tym razem bardzo podobna? Już teraz można zobaczyć różne akcje promocyjne, różne chociażby wielkie siatki reklamowe dotyczące Euro w Gdyni czy naszym regionie. Ja się cieszę, że chociażby w Gdyni współpracujemy z Radą Turystyczną, ze Stowarzyszeniem Norda i tak naprawdę nie promujemy tylko Euro U21 w naszym mieście, ale także w całym regionie, bo to święto całego regionu będzie, te trzy mecze nasze, które będą organizowane w czerwcu. Cieszę się z tego, że tak naprawdę wszystkie miasta biorą w tym udział i to jest naprawdę bardzo cenne doświadczenie. Ja się bardzo jestem zadowolony z tego, chociażby z kontaktu z innymi
miastami. Wymienialiśmy doświadczenia, a każdy ma różne. Każde miasto jest inne, specyficzne, organizuje imprezy i to naprawdę jest bardzo dobre. I co udało wam się osiągnąć, to chyba to, że kibice już widzą, że to nie jest turniej dzieciaków, brzydko mówiąc, tylko przyjadą do nas naprawdę wielkie gwiazdy europejskiej piłki. No, te gwiazdy można na co dzień zobaczyć w Lidze Mistrzów. To jest coś naprawdę wielkiego, że przyjedzie, chociażby w Gdyni będzie niesamowity mecz Portugalia-Hiszpania, gdzie na murawie Stadionu Miejskiego w Gdyni będzie biegało około 350 milionów euro. No to jest coś niesamowitego i to naprawdę warto zobaczyć. I w przeszłości znani później piłkarze właśnie zaczynali. Chociażby Zidane czy Figo, to są piłkarze, którzy wypłynęli podczas właśnie tego turnieju i to jest jedna z nielicznych okazji, gdzie będzie można zobaczyć bardzo dobry futbol na poziomie światowym, bo tak jak mówiliśmy, przyjeżdżają naprawdę znakomici piłkarze. Bilety są bardzo w dobrych cenach, bo 15 zł za osobę to tak naprawdę jest mały koszt. W każdym mieście będą również dostępne darmowe autobusy w dniu meczu, więc ta osoba, która będzie miała bilet na mecz, będzie mogła przyjechać za darmo na ten mecz. Nie ma wymówek, warto przyjeżdżać. Bilety na niektóre mecze biletów już nie ma, natomiast na większość meczy jest, więc zachęcamy wszystkich do kupowania biletów i zachęcamy do tego, żeby świętowali święto piłki nożnej w Polsce. Chociaż z każdym dniem pula biletów topnieje, więc warto się spieszyć. Dziękuję ci, Marku, bardzo. Dziękuję bardzo.